Kolejnym nowym, choć dobrze znanym w Kaliszu zawodnikiem MKS-u Kalisz jest Michał Czerwiński. Witam z powrotem w Witam Kaliszu, serdecznie. Michał. Pierwsze pytanie to grałeś już w Kaliszu, więc opowiedz może kibicom, co u Ciebie w tym czasie, kiedy Cię nie było. Myślę, że to był dobry okres dla mnie, że na pewno wielu rzeczy się nauczyłem i chciałem na pewno tutaj wrócić. Myślę, że to jest najlepsze miejsce dla mnie. Skąd decyzja? Już trochę wspomniałeś o tym, ale jakby rozwijając, co Cię skłoniło do takiej decyzji? No, myślę, że całą dorosłą swoją przygodę z piłką ręczną spędziłem w Kaliszu. Zaczynałem, jak miałem 18 lat, najpierw przez pierwszą ligę, później do ekstraklasy, rok przerwy i wracam. Jak streścisz Twój poprzedni sezon jako zawodnika? No, myślę, że to był burzliwy sezon. Natomiast no, nieraz trzeba zrobić krok w tył, żeby zrobić dwa do przodu i myślę, że to zaprocentuje. Śledziłeś gdzieś zespół z Kalisza? Mówisz, że byłeś z nim związany, oglądałeś mecze superligowe, śledziłeś sytuację w tabeli. Jeśli tak, masz jakieś zdanie na temat sezonu? Tak, śledziłem, na pewno śledziłem. Przyjeżdżałem na mecze, jeżeli miałem wolne. Mam tutaj dużo przyjaciół w Kaliszu, więc cały czas byliśmy w kontakcie, jak nie telefonicznym, to widywaliśmy się czy w Kaliszu, czy w Ostrowie i wszystko na bieżąco wiedziałem, co się dzieje. Jak oceniasz to szóste miejsce i całą grę? Myślę, że to bardzo dobry wynik. Szóste miejsce w Superlidze w trzecim sezonie jest to jak najbardziej zasłużone miejsce. W przyszłym sezonie trochę zmian, między innymi na stanowisku trenera. Jesteś już po rozmowie z trenerem Strzembałą? Co sądzisz o nim? Tak, rozmawiałem już z trenerem Strzembałą. Myślę, że bardzo wymagający facet, profesjonalista przede wszystkim. I myślę, że na pewno to zaprocentuje praca z nim tutaj. Wszyscy tutaj wspominają, że na cele drużynowe, jakieś miejsca przyjdzie jeszcze czas, kiedy spotkacie się wszyscy razem. Natomiast czy Ty jako zawodnik indywidualnie stawiasz sobie jakieś cele na ten zbliżający się sezon? Czyli żeby był to jak najlepszy sezon. Wiadomo, dla zawodnika zawsze liczy się drużyna, indywidualność i idą na bok. Twoja kariera juniorska była związana z Ostrowią. Śledzisz teraz gdzieś tą walkę Ostrowi o Superligę? Kibicujesz? Tak, jak najbardziej. Też mam dużo przyjaciół w Ostrowie, którzy grają w piłkę ręczną i jak najbardziej kibicuję. Mam nadzieję, że się uda i zrobimy niezłe widowisko w meczu derbowym w Superlidze. Mikołaj Krykora tutaj wspominał, że jego zdaniem nawet dwie drużyny mogłyby awansować. Czy Ty masz jakiś pogląd na tą sprawę? Czy ja myślę, że przez tą pandemię właśnie wszystko się popsuło. Myślę, że dwa zespoły powinny awansować i żaden powinien z ekstraklasy nie spaść, powiększyć ligę i tak by było najsprawiedliwiej. Jeśli chodzi o atmosferę na meczach, jak ją odbierasz? Uważasz, że z punktu widzenia parkietu słyszy się w ogóle to, co się dzieje dookoła? Tak, w Kaliszu zawsze było bardzo gwarno na hali. To napędza na pewno zawodników do gry. Pamiętam, jak tutaj grałem, więc jak najbardziej jest to na plus. Rozmawiamy tutaj z zawodnikami, zawsze ten okres, zakończenie sezonu to jest jakieś formy podsumowań, ukazują się różne rankingi. Pytamy tutaj zawodników jako, można powiedzieć, naszych ekspertów z boiska, którzy widzą trochę więcej niż zwykli kibice, o ich typy na najlepszych zawodników ze swojej pozycji. Czy Ty mógłbyś wyróżnić kogoś w lidze właśnie na swojej pozycji? No myślę, że przede wszystkim Mateusz Jachlewski, który gra w Iwe Kielce. No jest to mój idol i myślę, że jest godny polecenia. Dziękujemy bardzo za rozmowę i życzę wszystkiego dobrego i jak najszybszego powrotu do Kalisza na halę już z kibicami. Dziękuję bardzo.